Witam serdecznie wszystkich moich drogich słuchaczy. Kłania się Łukasz M. Moi drodzy, na dzisiejszym filmiku otworzymy sobie drugą małą puszkę kolekcjonera z Czech. Zobaczymy, co dzisiaj trafimy. Ostatnio był rosyjski, a wcześniej lafata. Trzecia puszeczka, i zaraz będziemy wiedzieć, co trafiamy, fajnego. Kogo my tutaj mamy? Jest! Jest znowu rosicki. No pięknie, pięknie, pięknie. Czyli dwóch rosickich już mam na wymianę. Jednego w swojej kolekcji i dwóch dla Was. Jeżeli ktoś chętny za jakieś fajne karty się mogę wymienić. Do tego otworzymy sobie jeszcze pięć szetek. Moi drodzy, niesamowite szczęście, ja wiem, że tam kilka osób otwierało i nie mogli trafić, chłopaki z kanału Christian Newwe, dwa razy Hamsika trafili, tak więc no, tutaj jest dużo szczęścia po mojej stronie, mamy Game Changera Quarezmę. bramkarz Akin Fiejew z Rosji Tobżuer Gilfis Sigurdsson z Islandii i trzecia karta specjalna Eleven z Niemiec czyli ta saszetka taka dość konkretna a w sumie 7 kart było, 3 specjalne i teraz 4 dlatego to tak może się wydarzyło, że 3 karty specjalne dość rzadko wpadają Mamy One-To-Watch kaderabek z Czech, jedna z rzadszych kart Next Generation, czyli Karasko i Denier z Belgii, GameChanger Ibrahimowicz. A w ostatniej saszetce mamy dwie karty specjalne: Goldstopper, Piatów, nie, trzy nawet, sklejona, Top Jouer Ronaldo, no, czyli znowu 7 będzie chyba kart w środku. Sygnatura Bela, czy to jest 3 i cztery karty, tak. Czyli w dwóch saszetkach mieliśmy po siedem kart. Moi drodzy, jak widzicie, tym razem puszeczka przyniosła dość fajne karty, dość dużo kart specjalnych, czyli lepsza była ta mała puszka, gdzie było pięć tylko saszetek. Trafiamy znowu rosyjskiego, ale jeżeli chodzi o pozostałe karty, to myślę, że ta mała puszka przebiła dużą. Jakie jest Wasze zdanie? Czekam na komentarze pod filmem. Dzięki Wam za uwagę, pozdrawiam Was, trzymajcie się i cześć.